Pamiętam, że kiedyś się umówiłem w Spatifie z Bronisławem Pawlikiem i byłem przerażony, bo już wiedziałem, że trzeba słuchać, ale Pawlik mówił tak szybko i tak seplenił, i ja nie mogłem zrozumieć nic z tego, co on mówi. Więc ta niemożność słuchania była tym razem niezawiniona przeze mnie. Ono... I pojechałem na montaż, przegrałem taśmę, na, tą taśmę do montowania. No i na montażu się okazało, że Pawlik mówi wyraźnie, a ja seplenię. Robert zrezygnował, a ja walczyłem dalej. Zostałem wrzucony do redakcji muzycznej, gdzie pracowałem z Krzysztofem Szewczykiem na przykład, ale nie pracowałem, bo nie miałem tam nic do roboty. Potem mnie dorzucili do redakcji rolnej, no i tu już miałem sporo roboty, bo o 13 leciałem po butelkę wódki. Jarzębiak pili. No a potem trafiłem w ręce Wiesława Johanna, nowego szefa programu, dosyć taki nazwie dosyć pretensjonalnej na warszawskiej fali, a to był program informacyjny. Redakcję, gdzie jeździliśmy ze strajku na strajk, wolna Polska, w ogóle najbardziej wolne dziennikarstwo, jakie w ogóle można sobie wyobrazić, bo nikt nas nie cenzurował. Więc mamy dzisiaj obciążenia nawet nie sensu jakiegoś politycznego, tylko biznesowego. Wtedy nie było żadnych obciążeń. No i tak radośnie trwaliśmy aż do stanu wojennego. I tak się zaraziłem informacją, do której wróciłem dopiero jednak w 1987 roku. Ja zacząłem prowadzić taki program już dla nastolatków, Bubloteka. To była lista nieudanych przebojów. Program, który zrobił niezwykłą karierę w tej czwórce, to był w czwartym programie. Po pierwszym programie, który był nagrany, trwał 20 minut. Przyszły cztery listy, co było już szokiem dla redakcji, bo redakcja nie dostawała listów w ogóle. Ale po czwartym programie przyszło tych listów około 600. Więc nagle się zrobiliśmy jakiegoś hita z moim przyjacielem Andrzejem Pawłem Wojciechowskim. Ale ponieważ ja nie miałem żadnych piosenek, to musiałem cały czas chodzić do niedźwiedzia. I tak to się stało, że w lutym 87 roku, jak się ta katastrofa zaczęła w Trójce, to niedźwiedź powiedział, weźcie tego. No i tak się zaczęło. Nagle zostałem szefem największej, najlepszej polskiej redakcji newsowej. I to tak w takim programie, który już wtedy też był specjalnie niekontrolowany. Jeżeli czegoś dzisiaj żałuję, to tego, że się za mało odważaliśmy. To znaczy, że ja powinienem wtedy nastawać dużo bardziej na to, żeby mówić więcej o tym, jak jest. Podejmowałem mnóstwo ważnych decyzji. Na przykład Trójka nie miała własnego newsroomu, więc ja postanowiłem wybudować newsroom. Trójka była prowadzona przez speakerów. Ja tych speakerów zdjąłem i właściwie to radio ma taki kształt dzisiaj, jaki nadałem mu w 90 roku. A proszę powiedzieć, podjęcie tej decyzji, żeby newsroom włączyć akurat, to było po takim, no nie wiem jak nazwać, stypendium BBC? To ja byłem w grupie 6 dziennikarzy, którzy pojechali do BBC. Jeszcze nie byłem dyrektorem, bo te zmiany się działy później troszeczkę. Jeszcze byłem tylko szefem, albo aż szefem zapraszamy do Trójki. Nie, to nie dlatego, że ja w BBC coś zobaczyłem, tylko ja się zorientowałem, że nie możemy być. Zaraz przyjdzie konkurencja, przyjdą radia komercyjne. I dlatego wziąłem na zastępcę właśnie niedawno zmarłego Tadzia Wiśniewskiego, który prowadził newsy z Malczewskiego. A był ze mną też na tym stażu w Londynie i w Glasgow. I tak się potoczyło. Zostałem w radiu, ale jako dochodzący. Natomiast wtedy przeniosłem się do telewizji. Szedłem do Panoramy, ale mnie złapali na korytarzu i wylądowałem w Wiadomościach. I na jak długo? Ja w każdym miejscu pracowałem dosyć krótko. To był 92 rok, czyli na 5 lat. W 97 zwolnił mnie prezes Walter. No i od tej pory już siedzę tam prawie bez przerwy. My nadajemy jakieś takie filmy, Ewa Ewart poleca, bardzo dobre, ale to są filmy robione przez BBC i kupowane przez nas za powiedzmy 14 tysięcy złotych. A wyprodukowanie takiego filmu nas by kosztowało 140 tysięcy. BBC stać na
potanienie, bo to jest po angielsku, to jest sprzedawane do kilku 10 telewizji na świecie, więc im się to wszystko zwraca. Nas zrobiliśmy kiedyś Tomek z Rzegu Sianeckim, może Państwo pamiętają taki cykl Wielkie Ucieczki. To jeden z lepszych cykli, bo taki trochę fabularyzowany, trochę prawdziwi ludzie. Tomek obleciał świat dwa razy dookoła, kosztowały niektóre odcinki i milion złotych, ale byliśmy wtedy bogaci. Natomiast tego się nie udało nigdzie sprzedać, bo kogo w świecie obchodzi, jak Polacy uciekali z Polski samolotami czy jakimiś tam innymi prowadzeniami. Tak. No więc jeżeli ja bym czegoś oczekiwał od telewizji publicznej, to także właśnie tego, żeby inteligentne filmy, nie chodzi o Woody Allen, w żadnej telewizji Woody Allen nie pójdzie przed 23, bo jest za inteligentny. No i wtedy rzeczywiście zarządzający telewizją mogą patrzeć na telewizję inaczej. Dzisiaj, jako to jest spółka prawa handlowego, to jak oni mają dobry czas, to muszą dawać rzeczy, no, śpiewanie na lodzie czy coś tak, jak oni śpiewają. Jaka to melodia, przecież to nie jest specjalnie edukacyjne. Akurat Taniec z Gwiazdami, to mi ktoś wytłumaczył, że bardzo zmienił Polskę, dlatego że powstało w całej Polsce mnóstwo takich szkół tanecznych i że to rozruszało Polaków i stan zdrowia się poprawił. Nie wiem, czy to nie jest naciągana koncepcja troszkę, ale takie rzeczy słyszałem. Bardzo rzadko ktoś mi powiedział kiedyś, dyrektor Bakowski z Biblioteki Narodowej powiedział, a gdybyście wymyślili taniec z książkami, to by było dopiero. Na 40 znalazłem dziwny program. Było zbocze góry, nie jakieś takie strasznie wysokie, bo tam jakieś roślinki rosły. Myślałem, że to jest w ogóle taka plansza reklamowa. Ja nie wiedziałem czego, no to tylko że zanim zdążyłem przerzucić, zobaczyłem, że źdźbło ruszyło się. Czyli myślałem, o transmisja. Tylko czego? Za chwilę to zbocze góry pokazane zostało z jakiejś innej kamery. Nadal nie rozumiem, co wygląda. Potem się skończyło. Zaintrygowany czekam, co będzie dalej. Pojawiła się taka dolina zakończona łańcuchem górskim, słabe światło. Na pierwszym planie stado koni, mniejszych, większych, jak to konie prychają, tupią. I pojawia się napis, Nebraska 4.58. Dopiero wtedy sobie uświadomiłem, że gdzieś w pilocie mam taki rozszerzacz, który mogę dowiedzieć, co oglądam. Wiem, że to jest Discovery HD, ale jaki jest program? I okazuje się, że to jest program Wschody Słońca. Kapitalny, słuchajcie. 6 minut odcinek, nic się nie dzieje. Raz z jednej kamery, raz z drugiej. Powiedziałem sobie, oho, czasy się zmieniły, każdy może coś znaleźć w telewizji dla siebie. Rozmawiałem kiedyś z panem, byłym rektorem AGH, panem Tadeusiewiczem. I on jest specjalistą od robotyki, automatyki. Mówi, a kiedy roboty nas zastąpią? On mówi, nigdy. Robot jest trudniejszy od byle robaka, bo robak chce. Robak chce przeżyć, a robot niczego nie chce. Nie ma jaźni, nie ma woli, nie ma świadomości, bo robak też może nie mieć świadomości, ale chce przeżyć, ma instynkt jakiś. Więc jest w tym sensie jest lepszy od automatu. I coś w tym jest, natomiast to jest zresztą pytanie, które mnie nurtuje od wieków. Po co to wszystko? To znaczy, jak się zaczęło to życie? Jak ewoluowało przez miliony lat, jak błądziło wiele razy, jak tworzyło takie przedziwne stwory, nawet do tej pory są jakieś przedziwne stwory na tym naszym świecie, jakieś ssaki z dziobem, prawda, czyli dziobak. Jak to wszystko się kręci, gdzie my te geny niesiemy? Kochamy swoje dzieci, chcemy na nich dobrze, a tak naprawdę chcemy, żeby nasze geny gdzieś zajęły. Gdzie? Gdzie my je niesiemy? Do kogo?